Dzień dobry Państwu, witamy w nowym sezonie programu Hej Śląsk, a nowy sezon rozpoczynamy z jednym ze stałych ekspertów, Piotr Janas, Gazeta Wrocławska. Cześć Piotrze. Witam serdecznie. A skoro ten sezon już trwa, to zaczniemy od podsumowań. Ze Śląskiem Wrocław prawie dwa miesiące rywalizacji ligowej, no i chyba nikt się nie spodziewał, że będzie tak dobrze. No nikt, nawet my rozmawiając gdzieś przed sezonem przy różnych okolicznościach zastanawialiśmy się, jak tak naprawdę ta drużyna się zmieni. Rozważaliśmy, co będzie z tymi transferami, bo to część piłkarzy, która przyszła, no wiedzieliśmy już na wejściu, że oni nie będą w stanie pomóc tej drużynie na tu i teraz. I ja osobiście byłem bardzo ciekawy, jak trener Jacek Magiera to rozwiąże. Ten początek, te pierwsze trzy kolejki jeszcze nie zwiastowały tego, z czym mamy do czynienia obecnie, ale to, co się dzieje teraz, no jest to pewna anomalia i bardzo taka radosna dla nas wszystkich chyba, dla wszystkich, którzy mieszkają w Wrocławiu, którzy kibicują Śląskowi, no bo to jest naprawdę no coś, czego no chyba nikt z nas by nie postawił, że Śląsk wygra 7 meczów z rzędu, że będzie liderem. Wiadomo, ten lider jest troszeczkę chwiejny, bo tam są te zaległe mecze, to się jeszcze może troszeczkę ten układ tabeli zmienić, kiedy na zaległości staną nadrobione. Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo zaskakujący wynik i nie pamiętam sezonu, kiedy Śląsk wystartował tak dobrze. Właściwie wiem, że nie było takiego sezonu. Gdzie leży największa siła Śląska Wrocław? To jest tylko i wyłącznie dobra dyspozycja Erika Exposito na Huel Leiva, czy gdzieś jeszcze upatrywałbyś się tej siły? Może właśnie w kolektywie? Nie, ja upatruję to w trenerze Jacku Magierze i uważam, że to, że Exposito dzisiaj gra tak, a nie inaczej, wynika z tego, co trener Magiera zrobił z nim po powrocie do Śląska, po wysłaniu go na tydzień do Hiszpanii, po doprowadzeniu go do odpowiedniej formy, to samo Nauel. Przecież on przyszedł i w jednej, pierwsza albo druga konferencja po powrocie, on mówi do nas: panowie, Nauel to jest przepiłkarz, to myśmy się po głowie pukali, wiedzieliśmy jego CV, ja sam osobiście jako duży fan ligi hiszpańskiej byłem bardzo, mówiąc kolokwialnie, zajarany tym transferem. Ja kojarzyłem Nauela Leivę z Realu Betis i byłem ciekaw, jak on się odnajdzie w realiach polskiej piłki, no ale długo się nie odnajdował, on był też po ACL-ach, to jest bardzo poważna kontuzja. Wydawało się, że już dużego pożytku z niego nie będzie, że trochę taki case Kaye Quintany, a jednak to trener Magiera znalazł na niego sposób, wokół niego teraz zbudował drużynę, bez względu na to, czy on go ustawia na dziesiątce, czy gdzieś tam bliżej lewego skrzydła, no to naprawdę wygląda i może się podobać. I w mojej ocenie ewolucja Jehora Macenki, bardzo świeża sprawa. I uważam, że to wszystko to jest zasługa trenera Magiery, takiej organicznej pracy od podstaw, dobra decyzja o powrocie najpierw trenera do klubu, później danie się namówić na pozostanie w Śląsku, bo też pierwotnie paska dla Erika, prawda? To też jego decyzja. Więc ja uważam, że generalnie to jest największa siła Śląska Wrocław w postaci trenera Magiery, który tak naprawdę wyłuskuje z tych piłkarzy wszystko, co najlepsze. Tego nie potrafił zrobić ani Iwan Dziurdziewicz, ani Piotr Tworek, ani też poprzednicy Magiery, bo przecież kilku piłkarzy już wtedy tam było, których mamy obecnie w Śląsku. I wydaje mi się, że no, trzeba po prostu cieszyć się tą chwilą, cieszyć się z tego, jak Śląsk punktuje, bo czy tak będzie cały czas? No pewnie nie. No właśnie, są takie dwie grupy już, mam wrażenie, tworzące się, więc ludzie, którzy zastanawiają się, skoro idzie tak dobrze, no to może iść tak dobrze cały czas i Śląska sufit będzie gdzieś wyżej. Natomiast jest też grupa bardziej, nazywajmy to, racjonalnych kibiców, dziennikarzy, którzy cały czas powtarzają tą magiczną liczbę 40, czyli te punkty potrzebne do utrzymania. No właśnie, do której grupy ty się zaliczasz? Czy odliczasz te kolejne oczka, których brakuje cały czas do bezpiecznego utrzymania w lidze? Wiesz co, ani do jednej, ani do drugiej, bo ja nie uważam, żeby Śląsk miał dzisiaj i był gotowy do gry o europejskie puchary. Chciałbym tego i życzyłbym sobie tego. Uważam, że niejednokrotnie zdarza się tak, że w pucharach grają drużyny, które, umówmy się, no chyba przekroju całego sezonu nie zawsze wydaje się, że byłyby najlepszymi kandydatami do tego grona, a tak też było na przykład ze Śląskiem w 2021 roku, więc być może i teraz taka sytuacja się powtórzy. Chciałbym to czwarte miejsce przy założeniu, że Puchar Polski zgarnie ktoś z pierwszej trójki, może jest w zasięgu Śląska, natomiast to będzie mimo wszystko, tak jak w 2021 roku, wynik ponad stan w mojej ocenie. Nie odliczam punktów do utrzymania, bo ja uważam, że Śląsk to nie jest drużyna, która będzie walczyć do końca o utrzymanie i uważam, że ona w zeszłym sezonie, patrząc na jej kadrę, też nie powinna walczyć do końca o utrzymanie. Walczyła. Takie były realia. Ostatecznie się utrzymała naprawdę rzutem na taśmę. Wydaje mi się, że tego scenariusza unikniemy, natomiast ja nie jestem ani w tej gronie, znaczy unikam skrajności. Uważam, że Śląsk nie będzie walczył o utrzymanie, ale też naprawdę wstrzymajmy konie. No tu nie będzie walki o Mistrzostwo Polski. Moim zdaniem miejsce na podium to byłoby coś fenomenalnego. Ja w to raczej nie wierzę, ale myślę, że taka górna
siódemka, szóstka, to jest jak najbardziej realne do zrobienia przy takiej dyspozycji czołowych piłkarzy, choć też wiele będzie zależało od tego, jak się będzie kształtował sezon, kontuzje, kartki, zawieszenia. Ta kołderka nie jest jakoś bardzo długa, więc zobaczymy, jak to się potoczy, ale jestem dobrej myśli, no bo jak nie być dobrej myśli, kiedy wygrywamy 7 meczów z rzędu, na Tarczyńskiej Arena przychodzi po 20 tysięcy ludzi, super. No ja czekałem na taki Śląsk, wiem, że to nie jest do końca gotowy projekt, ale cieszę się, że to w tym momencie tak wygląda. Wspominałeś o tej walce, a czy w okienku zimowym, transferowym Śląsk-Wrocław powalczy o pozostawienie Erika Exposito i też na Uela Lajwy, o którego pytały niektóre kluby, Dawid Balda przyznawał to publicznie? Noela pewnie tak, Erika jest to niemożliwe. No naprawdę sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście mamy rok wyborczy, różne cuda się dzieją, ale no... Sam fakt, że Erik pozostał też we Wrocławiu. To już było. Trener Magiera był decydujący. Dokładnie. Ja znam z relacji osób pracujących w klubie zaskoczenie, jakim była ta decyzja niepodważalna trenera Magiery co do pozostania Erika. Pamiętajmy, że to też nie jest tak, że trener Magiera stanął okoniem, że Erik musi zostać i koniec. Nie, on go puszczał na te wszystkie testy, z których on wracał, nie dogadywał się i tak dalej. Pamiętajmy, że Erik sobie zrobił tour po Europie w letnim okresie przygotowawczym, a gra dzisiaj tak jak gra, więc jeśli tak to będzie skutkowało, to niech i zimą leci w kolejny taki tour. Ja nie mam nic przeciwko, mówiąc pół żartem, pół serio, tylko no, przestańmy marzyć, że on w tym Śląsku zostanie. No, wydaje mi się, że to jest nierealne. Po prostu on odrzucał takie pieniądze, jakich tutaj nie dostałby od nikogo, ani od Legii, ani od Rakowa. Zresztą na te pieniądze w Rakowie też ostatecznie przystał i klub przystał na ofertę, ale właśnie pojawiło się weto trenera, bo było już za późno, żeby szukać następcy, a wiemy, że Kenneth Zohoren to nie jest piłkarz, który no tu i teraz jest w stanie wejść w buty Erika. Może długofalowo tak, ale w tym momencie nie. Więc wydaje mi się, że ta decyzja była ze wszechmiar dobra. No i bez tej decyzji nie byłoby dzisiaj Śląska takiego, o jakim rozmawiamy. Liderzy Ekstraklasy z 7 zwycięstwami z rzędu, będę to powtarzał, bo to jest naprawdę nieprawdopodobny wyczyn. Gra Erik, ale nie gra Karol Borys. To jest zawodnik, który też rozbudza duże zainteresowanie kibiców. No właśnie dlaczego? Czy to jest zawodnik cały czas jeszcze nie gotowy do rywalizacji z seniorami? Trener Magiera gdzieś daje między wierszami do zrozumienia, że to jednak się różni ta rzeczywistość juniorska od tej ekstraklasowej rzeczywistości. Tak, bardzo, bardzo mnie zaskoczyło, może nie zaskoczyło, ale dało do myślenia jedna z ostatnich wypowiedzi trenera Magiery, kiedy on publicznie na konferencji pytany przez nas o Karola Borysa powiedział, że Karol na razie przegrywa rywalizację z Burakiem Indrze, że musi mentalnie dojrzeć, że widzi go na co dzień na treningu i że gdyby zasługiwał na grę, to by grał. Pamiętam, jak niedawno trener Magiera tłumaczył, że on najpierw daje piłkarzowi w cztery oczy jakieś tam uwagi, mówi co uważa, co jest źle, co niedobrze. Później robi to na forum drużyny, a dopiero później robi to publicznie. Więc jeśli już doszliśmy do momentu, gdzie on publicznie tutaj kąsa delikatnie tak podszczypuje Karola Borysa, chcąc pokazać, że no, musi się może troszkę bardziej starać, może troszeczkę bardziej przestawić myślenie. Pamiętajmy, że to jest 16-17-letni chłopak. On jeszcze troszeczkę czasu potrzebuje pewnie na takie okrzepnięcie w piłce seniorskiej. Ja też uważam, że on jest za mało wykorzystywany w meczach rezerw. Ja wiem, że do rezerwy to jest tylko trzecia liga, ale to jest jednak poziom seniorski, tam można się trochę okrzesać i wydaje mi się, że to... To grało ostatnio chyba, prawda? Bo to było teraz ostatnio była wypowiedź trenera, gdzie on powiedział, że zwróć uwagę, jaki tam w ogóle skład wyszedł. To była praktycznie cała ekstraklasowa jedenastka z wyjątkiem tam chyba dwóch nazwisk bramkarza i lewego obrońcy, albo prawego, już nie pamiętam, ale tam było dwóch tylko chłopaków, którzy na co dzień grają w rezerwach, a nie są członkami pierwszej drużyny, więc wydaje mi się, że częściej powinniśmy oglądać Karola w drugiej drużynie, skoro, tak jak mówi trener, nie jest gotowy na pierwszą, no bo nie stać nas, żeby zmarnować taki talent, po prostu nas nie stać. Dobrze działo się ostatnio w Śląsku na boisku, trochę gorzej w gabinetach, sporo zamieszania. Myślisz, że to też przybliża jakoś kwestię prywatyzacji? Jak ty na ten temat się zapatrujesz? Bo są cały czas pytania, czy to Westminster to jest tylko można powiedzieć kiełbasa wyborcza, czy rzeczywiście coś z tego będzie we Wrocławiu na dłuższą metę? Powiem teraz coś, czego zamierzałem na razie nie mówić, aczkolwiek no, to jest taka tajemnica Poliszynela, bo wszyscy już o tym, wydaje mi się, przynajmniej zainteresowani tematem wiedzą. Zwróćmy uwagę, co się działo w Śląsku na przestrzeni ostatnich miesięcy. Dokonano eliminacji ludzi powiązanych w pewnym stopniu, kojarzonych przynajmniej z Grzegorzem Schetyną. Za takiego był uważany Dariusz Tylka, za takiego uważany był Piotr Waśniewski. Dzisiaj ich nie ma. Miasto chciało troszeczkę pozbyć się ludzi od Grzegorza Schetyny. No i rozpoczęło proces prywatyzacji. Mówiliśmy o właścicielu, którzy Mada Global, którzy ostatecznie kupili Lechię Gdański i chyba dobrze, bo okazuje się, że nie są wcale tacy krystaliczni, na jakich się kreowali. Natomiast tutaj przyszedł Westminster z bardzo poważnym biznesmenem i dużymi pieniędzmi. No tylko, że
to nie był od początku faworyt miasta, z tego co ja słyszę i naprawdę radziłbym dobrze filtrować te wszystkie wiadomości, przecieki, które pojawiają się na Twitterze. Wcale nie jest tak idealnie, jak niektórzy twierdzą, jeśli chodzi o Westminster. Wiem, że są tam pewne rozbieżności. Wiem, że jest to podmiot, który dalej chciałby, żeby miasto hojnie dotowało Śląsk. Nie tak, że zostawia sobie 20% z obecnych 80% w przybliżeniu, bo tam miasto ma 99% z hakiem. To będzie w takim razie dawało o 80% mniej pieniędzy. No właśnie nie. Westminster chciałoby, żeby dawało niemalże tyle samo, albo po prostu tyle samo, co daje teraz. No więc jaki sens ma wtedy ta prywatyzacja? Ja do końca tego nie widzę. Uważam mimo wszystko i chciałbym się mylić, bo ostatnie afery być może pchną trochę władze miasta do zmiany narracji i do takiego podejścia, że okej, w tym momencie po tej całej aferze z Marcinem Torzem i tak dalej jest to tak gorący kartofel, że po prostu już go oddajmy temu Westminster i super, oby tak się stało. Natomiast to jest chyba trochę myślenie życzeniowe. Ja mam wrażenie, że temat się pociągnie do wyborów, ale nie tych najbliższych, tylko do samorządowych, które mamy za jakiś tam pół roku mniej więcej. I uważam, że niestety jest taka kiełbasa wyborcza i ja cały czas nie wierzę w prywatyzację Śląska-Wrocław. Uważam, że do takowej nie dojdzie, choć paradoksalnie afera, którą mnie pytasz, być może skłoni troszeczkę władze miasta, które się mocno teraz poparzyły na tym temacie, żeby się tego gorącego kartofla pozbyć, ale powtarzam, to jest trochę myślenie życzeniowe. Ja uważam, że nie będzie prywatyzacji. Weszliśmy w sferę wiary, tej piłkarskiej wiary. A czy wierzysz w to, że Śląsk-Wrocław w tym sezonie wypełni stadion na co najmniej 30 tysięcy kibiców? Bo mam wrażenie, że no ostatnio frekwencja to też jest coś, czym we Wrocławiu rzeczywiście mogą się pochwalić i ludzie też się tym chwalą po prostu. Powiem ci od razu, jestem przekonany, że wydarzy się to niebawem. Mecz z Legią to jest mecz, który zawsze we Wrocławiu elektryzuje, który zawsze ściąga tutaj dużą publiczność, bez względu na to, czy Śląsk jest w dolnych rejonach, w górnych rejonach, w środku tabeli, ale już teraz, kiedy to będzie mecz prawdopodobnie o bycie liderem, uważam, że absolutnie 30 tysięcy to jest do zrobienia. To jest minimum, tak, serio. Uważam, że to jest minimum. Doceńmy pracę klubu, jeśli chodzi o to pole, takie wizerunkowo, PR-owo, marketingowe. Bardzo fajne akcje. Zapraszamy seniorów, zapraszamy dzieci, zapraszamy tam, nie wiem, jakichś mundurowych i tak dalej. Przepraszam, bo nie pamiętam już tego wszystkiego, bo tego jest dużo i bardzo dobrze, że tego jest dużo. Mamy tak gigantyczny stadion, który jest spółką miejską de facto, jeśli mówimy o klubie, więc tak, róbmy tego typu akcje. Zapraszajmy ludzi, pokazujmy, że na Śląsku jest fajnie, zwłaszcza teraz, kiedy idzie, kiedy naprawdę te wyniki są w porządku, bo gra, moglibyśmy sobie tutaj debatować, ale no, nie będziemy tutaj ostatnio robić programu piłkarskiego, tak, takiego, wiesz, gra jest jaka jest, ale liczą się punkty na koniec i ja wolę też brzydko wygrać niż pięknie przegrać, dlatego to jest super moment na to, żeby zrobić ponad 30 tysięcy na Tarczyńskiej Arena i bardzo tutaj doceniam pracę zarządu obecnego nowego, bo mogę się z różnymi rzeczami zgadzać lub nie zgadzać, jeśli chodzi o obecne władze klubu, ale to im trzeba oddać, że naprawdę wzrost frekwencji jest bardzo duży. Spotykam się też z takimi głosami, i ciężko też je podważać, że generalnie jest w Polsce pewna moda na piłkę. To widać po wszystkich stadionach Ekstraklasy. To nie jest tak, że tylko we Wrocławiu nam wzrosła frekwencja. Wzrosła wszędzie, ale jednak uważam, że ten procent przyrostu, jaki mamy tutaj we Wrocławiu, to jest naprawdę godny pochwalenia i ja się bardzo cieszę i obaj przecież siedzimy na trybunie prasowej i dobrze wiemy, jak się ten mecz ogląda, jaki jest odbiór, kiedy są ludzie, kiedy są kibice, kiedy jest doping, a nie kiedy ten stadion świeci pustkami. No bo jest taki jest, może trochę za duży dla tego naszego Śląska, ale róbmy tak, żeby Śląsk był dostatecznie duży, żeby być tak duży, jak ten stadion, żeby po prostu wypełniać go kibicami. Już nie mówię co kolejkę, bo to nawet się nie zdarza w Madrycie czy w Barcelonie, ale po prostu, żeby ten Śląsk doprowadził takiego momentu, że on regularnie walczy o europejskie puchary i może, żeby kiedyś w końcu w tych pucharach zagrał w fazie grupowej Ligi Konferencji. Ja nie wymagam dużo, zacznijmy od czegoś takiego. Musimy powoli kończyć. Na tej trybunie prasowej, o której wspominałeś, zasiądziemy w niedzielę o 12:30, mecz z Górnikiem Zabrze. Dwa zdania o tym spotkaniu, jaki wynik, jaki mecz to będzie. Trudne, bo z drużynami Jana Urbana Śląskowi nieczęsto gra się dobrze. Mam nadzieję, że to nie będzie taki zamknięty mecz, bo trochę się tego obawiam, bo i Górnik, i Śląsk to zespoły, które lubią oddać piłkę i czekać na to, co rywal zrobi, a jak się dwa takie drużyny spotykają, to widzieliśmy w Grodzisku Wielkopolskim, zwłaszcza tę pierwszą połowę. No to oby to nie był taki mecz, natomiast mniej mi już chodzi o styl. Chciałbym, żeby Śląsk wygrał, żeby jeszcze podbił tą pasce zwycięstw i żeby wskoczył na pozycję lidera i wywierał presję na Legii po prostu. Jaki wynik? 2-0 dla Śląska. No i tego się trzymajmy. Optymistyczny Piotr Janas na koniec dzisiejszego odcinka. Za dzisiaj dziękuję. Tak jak powiedziałem, gościem Piotr Janas, Gazeta Wrocławska. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia za tydzień.